Hej, cześć, siemano, z tej strony, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy oczywiście w Symulator Złodzieja, będziemy kontynuowali naszą historię z poprzedniego odcinka. No i tak jak pamiętacie, w ostatnim odcinku skończyliśmy tutaj na tym, że mieliśmy iść do używanych auto Raymonda u Shady Woods, jakoś tak. Więc w tym momencie sobie to zrobimy, pojedziemy do niego oczywiście, zobaczymy co tam nas będzie czekało. Używane auta, czyżby będzie... dobra. Czyżbyśmy mieli... nauczyć się kraść auta, może zaczniemy naszą karierę w sumie. Dość tak dużo jest tutaj. Porozrzucane w różnych miejscach, więc możliwe, że... więc możliwe, że będziemy coś z tymi autkami robić. No, to mamy posterunek z poprzedniego odcinka, na które napadliśmy. No, na szczęście nikt nie gania się za nami w tym momencie. Co mi się bardzo podoba. Okej. Okay. Sobie teraz tutaj rozejrzymy się, gdzie mamy w ogóle jechać tutaj. Więc pójdźmy sobie, zobaczmy, co nas w tych używanych autach czeka. You'll come back now. Howdy, young man. How may I help you? I heard you need cars. Well, by gum, I do. Matter of fact, I got me a late order. I sent out a guy to bring in a pickup, and you know what he does? He calls me from jail. He gets one phone call and he calls me. And what do you think I did? I said, you got the wrong number, son. You go find me one of these, and I'll pay you a little finder's fee. Okej, ja nie wiem, czy to nie jest pick-up z sklepu muzycznego przypadkiem. Jak tego ukradniemy? Czy mamy jakieś narzędzie do tego? A, kup wytrych z Lombardu, dobra. To co, wytrycham będzie się łamać do aut? No w sumie czemu, nie? Myślałem, że jakieś będzie lepsze narzędzie do aut, no ale... zobaczymy zresztą. Mam nadzieję, że jakiś lepszy wytrych, dobra. Lombard mam tam w dole, z tego co wiem, mapy widzę. Tutaj raczej nigdzie nie zjedziemy sobie samochodem, więc musimy naokoło okręcić się. Dobra, i to będzie gdzieś tutaj. Tak, jest. Dobra. Okej. Jakoś tu sobie podziałajmy. Tu jest gliniarz. Co masz do sprzedania? Wytrych ja chcę. Otwieranie zamków level 2. 1000 dolców drogi. Otwieranie zamków level 2. Ok. Nauczmy się. Na szczęście mamy punkty. I teraz możemy ten wytrych sobie kupić. Mam nadzieję, że sobie tutaj jakoś to odkujemy za chwilę. Kradnik kluczy do samochodu z 402. Dobra, czy my możemy od ciebie, ziomeczku, sobie kupić do 402 informacje, tak? Zróbmy to. To nam się może, kurczę, przydać. Dobra. Zobaczmy, co ma 402, w ogóle teraz wiemy na to chwilę. Poza posiadłością. Tu jest strażnik, brama 1723. Dzielę sypialnia, toaleta od 20:22. Poczekajcie, od 20:22 to jest chyba najlepiej będzie w ogóle. Sypialnia i brama od 20:22. No dobra, od 20:22. Zastanawiam się, jak tam się dostać. Podjedźmy sobie tam w okolicę w ogóle, rozejrzyjmy się, jak to wygląda. Co to było? XD. No dobra, nieważne. Dobra, musimy się tu poprzyglądać sobie. Rozejrzyjmy się w ogóle, za jakieś rozpoznanko. Tu są ogólnie schody. No to świetliki XD.
Tutaj nic nie zrobimy, bo nożyce potrzebujemy. Tu ja nie przeskoczę. A w sumie tu bym mógł wskoczyć. Dobra, najpierw instrukcja obsługi jakaś. Też nic nie możemy zrobić. Tu mamy jakieś rutyny. Tu jest ten strażnik w sklepie, ale tu też nie wiem. Tam hakujmy się. Tak. A, do chaty. Okej. Tutaj. No dobra. Wróćmy od 20, więc wróćmy tutaj sobie tak o... Czy tu ja coś mogę zrobić? Dobra, nie, nie będziemy się pobawić, słuchajcie. To nic cennego tak tam nie ma. Dobra. Wróćmy tu sobie o 20. O 19 myślę, bo... Tu będzie lepsza opcja. Śpi. Śpimy tak do... 19. I teraz jeszcze tak. Zmień ekwipunek. Weźmy na ten ciemny. Okej. Okay. Lecimy. Jakoś idzie, żeby nie było przypału. Użyj detrycha, dobra. Teraz miej czasu do 20. Muszę jak najszybciej to zrobić, żeby... Kurde, tu ten strażnik, który idzie. Możemy to odwrócić jego uwagę za chwilę, ale to za chwilę. Kurczę, mam coraz mniej czasu. On mnie tu zobaczy. Jest 20. Kurczę. Dobra. Uda się w miarę sprawnie. On sobie idzie teraz. Dobra, spróbujmy. Mam za mało, coraz mniej czasu, jak to robię taką schowę. Jeszcze sobie szkę złapaliśmy. My jeszcze musimy zejść, słuchajcie, do sklepu. Nie wiem, jak my to zrobimy. Ale chociaż te kluczyki, żeby puknąć, nie? Już nie mówię, że coś więcej. A chociaż takie te kluczyki, kurczę, sprzymy. Jest to pierwsze. Mamy bardzo mało czasu, żeby to zrobić. Jeżeli to się, słuchajcie, uda. Tak, wiem, że jestem zmęczony. To będzie hit. Jezu, tam jest otwarty sobie. Dobra, spadam stąd, słuchajcie. Załatwiała się przy otwartych drzwiach XD. Dobra, wiecie co? Ja nie ryzykuję. Wyskakuję. Wiem, że tu mi się nic takiego nie stanie, jak to zrobię i... I tak zamierzam. Dobra. I teraz, słuchajcie, robimy prostą akcję. Zmieniamy sobie ekwipunek. Mało ukradliśmy, ale no... Co poradzę. I kradniemy to auto. To był nasz główny cel zadania i tego chciałem się utrzymać. Dobra, dostarcz samochód do garażu. Okej.
zrobimy to. No dobra. nie to chciałem. Ukradnij kiczową bransoletkę z 400, dobra. Ukraść bransoletkę z 400 mamy. Więc ukradniemy ją. To najpierw pobiegniemy po swój samochód. I myślę, że zajrzymy po drodze do lombardu, żeby kupić sobie informację o 400. Siema. Potrzebuję info. O 400, bardzo drogie info. Bardzo drogie. Na kiczowym bransoletkę, no ale cóż. Dobra, zawsze coś. Gdzie mam samochód? Tam. Dobra. Jak to z tym 400 sobie tutaj podziałamy? W ogóle jest czarna torebka, droga. Safe z fantami. Okej, okay, może będzie jeszcze okazja nam tam zajrzeć. A teraz sobie 400 musimy zbyć. Gdzie to ona jest w ogóle? Tu. Od 14 do 16. I będzie poza posiadłością. Dobra. To już mi dużo daje. Od 14 do 16, czyli 400 jest od drugiej strony, więc zobaczymy, czy uda nam się tam. Chyba hotel był, jak dobrze pamiętam, więc zobaczymy, czy tam uda nam się stanąć. Tak. Dobra, ja myślę, że. Okej. Okay. Ja myślę, że przekimamy się, słuchajcie, tak do. Do 13, skoro od 14 do 16 nikogo nie ma. Lecimy. Damy sobie tą godzinkę do przodu, żeby mieć czas na włamanie się. Dobra, sprawne. Jakieś komplikacje i tak dalej. Dobra, jakiś przechodził, kurczę, nie zauważył. Mi się to nie widzi. Mam nadzieję, że nie zrobi dymu o to. Jakby nam zrobił dym, to tam przechodzień to będzie lipa. 13.39. Mamy trochę czasu, żeby jeszcze tutaj się przygotować. Użyjmy wykrywu, otwórzmy tutaj ten zamek. I sobie poczekajmy do tej. To co tu jest? To jest coś. Kamera, droga, dobra. Dobra, ona w tym czasie wychodzi, więc my sobie już to nadgonimy. Musimy od razu dzięki temu schodzić. Teraz mamy mało czasu, bo mamy go do 16 tylko. Czasu straciliśmy na to, dobra, bo coś się porobiło. Drukarka jakaś. Telefon, dobra. Jezu, jeszcze ten improwizowany wytrych. Mnie to cieszy normalnie. Kurde. Dobra. Ale bardzo mało czasu. Kolejna bransoletka, dobra. Już tak kości będę brał, słuchajcie. Tylko to, co może być najciekawsze, już nawet nie dla expa. Kamera.
ogóle mikrofale? Czemu nie zdążymy? Jest 15.26. Nie ma za cholerę szans, że mnie z mikrofalu teraz wyszedł. Patrzcie, tu są kolejne kolczyki jakieś. To jest dużo kasy, dość. 90 dolarów. Dobra. Spadamy. I to jeszcze przez okno. Kup narzędzia jubilera w Lombardzie. Dobra. Czy będzie nas na nie stać? Się zaraz okaże. To co możemy w ogóle sprzedajmy. Tego nie możemy. To i to. Narzędzia jubilera. 1300. Mamy 1218. Więc posłuchajcie, zrobimy to tak, że jeszcze raz za chwilę od wrócimy do tamtego mieszkania. Bo musimy sobie dorobić na kradzież. Dobra, ona tu wraca dopiero. A musimy jeszcze raz ją skroić, żeby cokolwiek móc tutaj podziałać. Dlatego mam taki pomysł, że to sobie do schowka w ogóle wrzucę. To było od... chyba 400, nie? Od 14 do 16. Dobra. Mam ten pomysł. Podjedziemy o 12 sobie pod Lombard. O 12 jedziemy pod Lombard, żeby się tam ustawić. To jest jakaś dla nas, słuchajcie, opcja. Bo to troszkę inaczej zrobić, więcej ukraść. Będziemy mieli ciutkę więcej tego czasu. Wejdziemy sobie w trochę innej też strony. Dobra, mam dopiero 13, więc... mamy duże szanse, że to się uda. Sobie otwieram. Słuchajcie, poczekamy do 14, aż ona wyjdzie i wtedy będziemy schodzić. Dobra, ona wychodzi, więc możemy sobie teraz zaatakować w tym momencie mieszkanie. Używamy szybko wytrycha. Dobra, czy tu coś było? Ta skór, tak, te kolczyki. Nic więcej ciekawego. Lotor. Nie wiem, czy to mi coś jakiegoś ekstra ciekawego da, ale go weźmy. Weźmy. Czy ja tu w którymś z tych miejsc mogę fajnie zrzucić sobie pod samochód? Tak. No to jedziemy. Mikrofala. Zarąbiście.
znowu pewnie ten prowizoryczny potrzeb, ale to nic, bo może będzie to bardzo zabawne. Po co tu postawiam bez samochodu, jak sobie byście zastanawiali? Po to, żeby mieć pewność, że bez problemu mi się to uda wszystko zabrać. Co najmniej jak najwięcej. Teraz tak, telewizor. Znaczy, muszę to wyrzucić zanim ona wróci. Dobra, już chyba nic więcej tak nie ukradnę, więc zwijam sobie. Tym bardziej, że jeszcze będę zmęczony po wyskoku. Nie wiem skąd oni to biorą, ale twórcy gry co mieli na bani, jak to tworzyli. Nie wiem, czy tej mikrofali nie będzie chciał ode mnie w ogóle gościu z tamtego auta, więc ja w ogóle proponuję, żebyśmy tu, bo on taką mikrofalę szukał, więc pojedźmy do tamtego typka, co handlował takimi, słuchajcie, rzeczami. Tego kupca na czarnym rynku, bo możliwe, że, bo tu nie widzę, żeby taki był. Co najmniej nic o tym nie wiemy. A on chyba mikrofali właśnie poszukiwał i możemy na tym więcej pewnie skorzystać niż sprzedając w tym Lombardzie. Tak mi się co najmniej wydaje. Zresztą możemy to sprawdzić, jak będziemy tam obok. Ile w Lombardzie, ile u kupca za tą za mikrofale byśmy dostali. Zobaczymy, czy nam się opłacało w ogóle tam jechać. Czy to jest taka mikrofala, którą by sobie zażyczył. Ja się tutaj zatrzymam przy Lombardzie. Siema. I zobaczymy, czy on będzie... Ile on mi za mikrofalę zapłaci. Mikrofalówka, 77 dolców. Czarno-biały telewizor, 275. Okej. Czy on ten telewizor... Mikrofalówka. Zobaczmy, czy on tę mikrofalówkę będzie chciał. I czy to jest to? Jak nie, no to sprzedamy tam. A jak będzie chciał, to jemu. No jak mi da więcej? Mikrofalówka 140, widzicie? Elektronika. Czy ten czarno-biały telewizor też chce? Nie. Brania, kuchnia, jeszcze toster. Dobro. Teraz poczekajcie. Czyli telewizora ty tam nie masz, tak? Czy miałeś czarno-białego? Elektronika. Odtwarzacz runway. Jeszcze szkicownik i dwa szare telefony. Dobra. Chyba nie płacisz za to, ziomuś, więc okej. Okay. Myślę, że tak zrobimy, mordeczko. Ale najpierw sobie posprzedajemy to, co my tutaj mamy. Czyli tak, tego nie możemy jeszcze sprzedać, bo to trzeba bronić. To. I to możemy już sprzedać. No i możemy zakupić sobie narzędzia jubilerskie pewnie. Ale nie tutaj. Tak, możemy, ale oczywiście nie tutaj. Musimy się... wracać do drugiego Lombardu specjalnie, słuchajcie. Ta gra nas po prostu kocha, zmusza nas do podróżowania, ale wiecie, chcą, żebyśmy postawali świat i w ogóle. Dobra. Jedziemy do naszej mordeczki z Lombardu tamtego, kupić od niego. Jedziemy kupić sobie od niego po prostu te narzędzia jubilerskie. No i co nas potem będzie czekało, zobaczymy. Mamy podejrzaność w ogóle. Zobaczymy, ile my siana tam wydamy, bo możliwe, że ją z siebie zdejmiemy, przekupując gliniarza. Nie bardzo mi się ta podejrzaność tu widzi utrzymana. No, gliny będą zbyt nadpobudliwe, tak trochę. DHD im się włączy, wiecie. Idź, babeczka, idź. Nie chcę cię rozwalcować. No, jaki kozak. No dobra. Zajedźmy sobie do tego Lombardu. Kupmy te narzędzia. Pewnie będziemy rozbierać to wszystko, czy coś takiego. No ale zobaczymy. Czas do sprzedania. Ja bardziej chcę kupić 1300 dolców, ale dużo, 748 zostało. Przygotuj bransoletkę w pokoju hotelu. Dobra. Wiecie co, ja sobie... Ile? Dobra, 25 dolców. Nieźle. Mamy spokój z pałami, bynajmniej. Przygotuj bransoletkę w pokoju hotelu, dobra. Aha.
hamulce tak trochę nie... No. Czy ja to jeszcze pałcie mam jakąś? Tak. Od razu biorę to do ekwipunku, żeby sobie to wszystko razem ogarnąć. Za jednym. No i zobaczymy, czy coś nam ciekawego tutaj się uda. Przygotuj. Co my mamy tu przygotować? Aha, grawery. Dobra. Trzeba usunąć. Tak, mamy grawery usunąć, dobra. Jest tu. Myślałem, że będziemy rozmontowywać to czy coś, jak na przykład robiliśmy to w Thief Simulatorze. A tu jednak usuwamy grawery. Ja powiem wam szczerze, się ostatnio zastanawiam, który symulator bardziej mi przypadł do gustu, czy właśnie ten, czy może Thief Simulator. Powiem wam, że w sumie jeden i drugi jest fajny, ale gdzieś tam bardziej mi się, przyjemniej mi się grał w Thief Simulator właśnie, więc gdzieś więcej tych fajnych rzeczy, gadżetów, takich co można by było bardziej współczesny taki, no to jest też wzorowane latami tam 70, 80, więc nie ma się co dziwić oczywiście, ale jeden i drugi, powiem wam, ma swój jakiś tam urok, swój klimat, nie? Ale jakbym miał wybierać między tymi dwoma, no to zdecydowanie Thief Simulator poza tym jest bardziej zoptymalizowany i tak dalej. I w ogóle lepiej się steruje to wszystko, więc myślę, że bardziej Thief Simulator. No ale jak nie ma tego, co się lubi, to się lubi, to co się ma. Dobra, 1171, a na obcęgi potrzebujemy 1030 i włamy... zaraz, poczekajcie. Kup obcęgi, tak. I włamywanie level... Tak? Tak, włamywanie level 3, dobra. Więc kupmy sobie te obcęgi, tylko zobaczmy, czy możemy włamywanie... O, dobra. Włamywanie level 3 możemy się nauczyć, dobra, super. Więc możemy kupić te obcęgi. I wydaliśmy na nie całe 1030 dolców, zostało 140. Super, po prostu. Dobra, ukradnij klucze do samochodu z 404. Czy ja o 404 mogę się coś dowiedzieć? I za ile? Za 100. Dobra. 41 dolców mamy, jesteśmy bogatymi złodziejami normalnie, ale trudno. No ale myślę, że 404 już będziemy sobie robić w kolejnym odcinku. Więc ja wam za dzisiaj dziękuję. Oczywiście mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanale, zaznaczeniu dzwoneczka dokładniej, żeby powiadomienia przychodziły wam wszystkie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!